Prezydencja to koordynowanie działań Rady Unii Europejskiej, ale też kontakty w imieniu Rady z pozostałymi instytucjami, czyli i z Parlamentem, i z Komisją Europejską. Szukanie kompromisów w sprawach, które są w tej chwili rozstrzygane w Unii Europejskiej. Jest wiele spraw, w których posłowie bezpośrednio uczestniczą. Ja mówię o tej części legislacyjnej i na pewno taki kontakt i wyrażanie swojej opinii posłów poszczególnym ministrom, którzy będą w tych swoich obszarach koordynować działania, no będzie niezwykle ważne. Ale oprócz tej warstwy, tego obszaru, to jest doskonała okazja na promocję Polski.